Cześć, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Overwatcha. Zostawcie oczywiście kciuka i komentarz, a jak wam się ta seria podoba i mój kanał i to co robię, to zostawcie oczywiście suba. Tam na dole taki czerwony przycisk musi być szary, oprócz tego kliknijcie sobie w dzwoneczek, który jest zaraz obok tego szarego przycisku. Napiszcie w komentarzu, czy wam się ta seria podoba, bo nie wiem, czy ją kontynuować, tak jak mówiłem już przy pierwszym i drugim odcinku. Wspomnę i teraz, że będzie tylko 5 odcinków, jeżeli wam się seria spodoba. To będziemy ją oczywiście kontynuować. Seria ta pojawia się cyklicznie co niedzielę o godzinie 17. Na początek standardowo już otworzymy sobie skrzyneczkę. Jedna skrzyneczka na jeden odcinek. Ostatnio poleciały nam dwa fioletowe skiny. No i teraz musiał polecieć w końcu niebieski. Dobra. Przejdziemy sobie oczywiście tutaj do pobrania dowodu. Jaka jakość w sumie tego skina? Po testach bojowych. Okej, no niech będzie. Zachowałem sobie petkę, ale sprzedałem tego starego oczywiście. O nie, tutaj. Zachowałem sobie petkę, ale sprzedałem tego tą CZ-kę, którą nie gram. Jeśli się nie mylę, bo to chyba wtedy CZ-ka mi poleciała tydzień temu. Dobra, oceńmy sobie pierwszy dowód. Przypominam standardowo, że jak będzie taki obvious hacker, który będzie się kręcił, to oczywiście 3 dema. A tak to standardowo w odcinku będą zawsze 2. Bo wtedy nie muszę czekać na trzecie, a drugie się od razu po tym pierwszym pojawia. Daścik 2, czyli tak jak w poprzednich odcinkach, standardowo mapa. Znowu. Fajnie by było coś jakby się wyjątkowego pojawiło, ale cały czas mamy Dusta, Mirage'a, no i raz było Inferno. Dobra, pan podejrzany ma w tej chwili 17-19 statystyki. Przegrywają 9-13. Gość tutaj jakimś bany hopem leci chyba na skrypcie, chociaż jeszcze nic nie wiadomo. Okej. Coś czuję, że tutaj kolega się niedługo zdenerwuje. Bo ten tukan taki dziwny troszeczkę, 26-14 co prawda ma. A tutaj Dalmatyńczyk się zdenerwował bardziej. Z tego co widać. I najprawdopodobniej. A jednak nie. Tutaj kolega też ma wallhacka. Myślałem, że Dalmatyńczyk się zdenerwował i tutaj najprawdopodobniej zreportowali cały team. Ale jak widać, no nie tylko. Nie tylko nasz podejrzany coś tutaj ma. Okej. Jak na razie wallhack oczywisty, skrypt na bany hopa oczywisty. Aimbot? No ten head jeden był taki troszeczkę podejrzany. Ale to też pamiętajmy, że to nie jest nawet tick-rate 64, tylko 16 na tym demo. Owca wcelowany, co się boi wychylić, nie? Nie no. Aimbota też ma, obvious hacker. Zobaczymy, może jakieś kosmiczne heady znowu siądą. Ta seria jest naprawdę spoko pod względem tym, że ja nie muszę sobie brać tutaj grać, tylko mogę sobie oglądać. A maska skąd się tu wziął w ogóle? LOL. Przegrał. Przegrał pojedynek. Co za bot. Jak mu celownik przeskoczył, to jest piękne, nie? Kocham to. Boże, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał takiego hakera w teamie, to współczuję, nie? Bo to jest jednego i drugiego, nie? Serio, ja się nie dziwię gościom z CT, że oni już... O kurwa. Ale znowu mamy sytuację, gdzie zawsze jest jakaś grubsza ryba, nie? Mówi gościu, a sobie cheatuję, to pewnie ugram, a tu surprise w przeciwnym nagle dwóch mu się pojawia, nie? Tukan też jest odwalony, z tego co widać. Ja pierdzielę, to jest chore, nie? On ma jeszcze w ogóle chyba jakiegoś autoklikera włączonego do tego cheata. Do tego aimbota i wallhacka, bo patrzcie, że on... Chociaż może w sumie sam jakoś klika. Owca został. O, raczej gościu długo nie pożyje. No właśnie. Jestem w sumie ciekaw, jak to wygląda u takiego gościa, który cheatuje, nie? W sensie, czy tak naprawdę on patrzy też w ziemię? On też patrzy tak w ziemię, czy to jest jakoś u niego inaczej wygląda, nie? Z
skonfigurowane pod w tym cheatie, nie? No ale tu antyterroryści w ogóle nie mają żadnych szans i prawa tego ugrać. Dalmatyńczyk odpalony, podejrzany odpalony. Fajnie by było w sumie wziąć i zreportować tego typa, no ale niestety tu się nie da. Ale mu walnął no zuma, kurde, bo gry normalnie. A ten toster jeszcze w sumie też taki 25-19 wykręcił, to jest trochę też dziwne. Ostatnia runda, więc w sumie git, nie będziemy musieli długo czekać już na koniec tego meczu. Ale Dust to jest chyba najbardziej i najłatwiejsza mapa do cheatowania. Bo tak naprawdę jeżeli Tero masz cheaty, to zobaczył na wallhacku i z pieprza, nie? Tylko zapomniał, że tu jest skrzynia. Ale przed nią się nie skanuje, chłopie. Ta skrzynia nie skanuje. Dopiero na rogu, no. To jest chore, nie? U nich jest dwóch odpalonych i w tym teamie też jest dwóch odpalonych. Powiedzcie mi, że oni jeszcze to zremisują, to będę się śmiał, nie? Osiem kul ma, nie da rady. Nie ugra tego. Ale wybuchem ugrał. Lol, na czas ich porobił. Dobra, oczywiście bez wątpienia tutaj miał wallhacka, aimbota też. Tak, chyba tu jest aimbot, drugi jest aimbot, tak? Tak, nie, tu jest wallhack, tu jest aimbot. No ale to bez różnicy i tak. No i ten bany hop też w sumie zaznaczę, ponieważ no w tej pierwszej tam rundzie, którą widzieliśmy, również się mi nie podobało to, jak on się tam poruszał tym bany hopem. Może nie miał, może miał, ale i tak konto do zbudowania, więc co za różnica. Dobra, poczekajmy sobie na drugie demko. No i wracamy, mamy już kolejne demko. Ocenimy sobie to demo. Zobaczmy, jaką tu będziemy mieli mapę. No w końcu jakaś inna, trzeci tydzień. W końcu mamy coś innego niż Dust czy Mirage. Mamy skrzydłowego na overpassie. Okej. Okay. Podejrzany na razie sobie stoi i patrzy w podłogę. I z tego co widzę, to już będzie ciekawie, bo gościu tutaj chyba będzie się kręcił. No, już nie musimy nawet tego oglądać, doskonale widać co tutaj się dzieje na tym demie. Tak dla. Czy on przegrał w rundę pierwszą? Aha, tutaj jest cheater versus cheater też. Naprawdę? Na skrzydłowym ludzie też cheatują? Dobra. Nie ma sensu tego oczywiście oglądać, tak jak mówiłem, będzie trzecie demko. Tak samo jak w poprzednim tygodniu były trzy demka, w tym tygodniu również mamy taką samą sytuację, więc oczywiście ponad wszelką wątpliwość. Tutaj to tam skrypty, nieważne. Konto i tak do zbanowania. Czekamy na trzecie demo. No i wracamy, mamy już trzecie demko. Oceńmy je. Zobaczmy, może tym razem w końcu trafi nam się jakiś bardzo dobry gracz. Mamy overpassa. Turniejowy. Więc nie będzie tym razem skrzydłowego cheatera. Zobaczmy, zobaczmy. Bo nasz podejrzany ma 3-2. Dość wcześnie go zreportowali. 3 rundy za nami. Pierwszą i drugą wygrali terroryści, czyli oni. O, no tutaj już taki wallhaczek lekki zauważam. Kolega zobaczył przy ścianę, że tam ktoś jest wcelowany i stwierdził, że się jednak wycofa. Okej, tu mógł dostać info, że jest gościu po prawej. Od tego bulldoga. Ogólnie ma typ 5 fragów, ale ma 100% headshotów. Trochę śmierdzi, ale to może dlatego, że bąka puściłem. Tak zerka przez ścianę, jakby wiedział, gdzie gość jest, nie? No. Tak zerka, jakby wiedział, tylko pytanie, czy ktoś daje mu info? Czy to on ma wallhacka? Procent headów nadal, nie? 5 fragów na 4 rundy. To będzie ciekawe demo. Z racji tego, że ja w 2015 roku ostatnio grywałem dużo w CS-a. Znaczy, no i ostatnio teraz od marca praktycznie gram.
Może być ciekawie, bo w 2015 miałem jeszcze globalne. No tutaj mierzył przez ścianę, nie? Na przeciwnika. Boi się podejść, nie? Bo wie, jeżeli wie, to wie, że tutaj jest 4 graczy, nie? Nie wiem, co on robi. Serio, gość? Dobra, no ma wallhacka. Wallhacka ma 100%. Pytanie, czy ma coś jeszcze? Ciekawe jestem, jak on ze 100% headów zrobił, nie? Zwolnijmy trochę. To jest dość ciekawe demo. W końcu takie mamy. Trzeci tydzień. I w końcu nie mamy jakiegoś obvious hakera. Znaczy, wallhacka tutaj widać od razu, nie? To demko też jest zlagowane, nie? 16 tick rate'u, ale głowę znowu dał, nie? Całego respa mieli terroryści. Dobra, nasz zawodnik się wycofuje. Niech mu będzie. O, zauważył przez ścianę, no tak. Żołowca nadciąga. I znowu headshot. No i nasz podejrzany ma problem, bo trzech gości tam stoi wcelowany w przejście i nie wie, co ma zrobić. Dobra, czy któryś tu podejdzie, zdecyduje się? Nie. Zobaczył, że uciekli. Kot jest nadal wcelowany, więc pewnie będzie na niego wychylał. Znowu mu chyba dał głowę, nie? I celownik mu przeskakuje, nie? Dajmy na pół, może. Znowu głowa. Jak dla mnie i wallhack, i aimbot, nie? Nie ma w ogóle co nad tym myśleć więcej, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze sobie jedną akcję, taką w zwolnionym tempie. Ale myślę, że on do końca demo będzie miał 100% headshotów. Wallhack jest ewidentny, no to nawet nie ma co w ogóle myśleć. Gość ma takiego wallhacka, że nawet widzi typów na respie u siebie. Problem w tym, że jego teammate, który jest na respie z paką, jest gównem. I nie może zabić dwóch przeciwników. A terroryści dostaną właśnie w dupę 2-4, ponieważ wróbel zdąży najprawdopodobniej uciec. Nie zdąży uciec. Zabił go w ostatniej sekundzie, nie? No i nieźle. Dobra, no jest headshot znowu. Nie ma co tutaj myśleć. Dla mnie ewidentny wallhack. I ewidentny oczywiście tutaj aimbocik. Którą rundę w ogóle antyterroryści wygrali? Trzecią. Przez to, że czas się skończył. Czyli pewnie była taka sama sytuacja jak tu. O, piramida już tutaj leci bokiem, za wupą. Fajnie, fajnie. Manat wyszedł z gry. Tak mi się wydaje. Miał 200 pingu, może to dlatego. Albo wcześniej go nie było. Oczywiście, głuchedzik. Ewidentnie widzę tutaj... A on nie ma WP, on ma autosmatę. Dobra, nieważne. Ewidentnie widzę tutaj jedną rzecz, nie? Dwóch gości boostuje pozostałą trójkę, nie? Pierwszy raz nie zabił z głowy. Czemu ma kurna tego aimbota skonfigurowanego pod SG tylko? SSG w sensie.
Lepsze pytanie, czemu wy kuźwa tej paki nie plantujecie, nie? Zaczynam się serio zastanawiać, czy on ma tego embota. Może kurna, naprawdę on przez to, że widzi przez ścianę, to się po prostu wceluje tak dobrze, nie? SG też nie jest trudną bronią, żeby strzelić heada. Z tego co się orientuję przynajmniej. Bo pewnie może od 2015 roku coś się zmieniło. No widzisz go przecież, że dołem idzie, no. On idealnie mierzy za nim celownikiem, nie? Kurde, naprawdę, to jest ciężkie demo. W końcu jest jakieś normalne, ciężkie demo. Zajebał mu za 6 HP! Czy mi się wydawało? Ty no nie gadaj, że stąd typa jesteś w stanie ściągnąć piramida. No to jest ewidentny boosting, nie? Tylko, że gość jest chujowy. Co tu się dzieje, nie? No bo głowa. Tylko ten strzałem z Double Barret w poprzedniej rundzie nie zabił gościa. 100% HP mają wszyscy w CT. Piramida już stąd mierzy. Tu jest jakieś miejsce, gdzie można było skanować, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy w 2015 roku było takie miejsce, z tego co się orientuję. Że gdzieś tam może gość coś przeskanować przez ścianę. Stero, aż na CTK. No, od tego czasu chyba się overpass trochę zmienił, z tego co się mi wydaje. No Boże, tak, overpass. Czemu pomyślałem o cobblestone nagle? To jest ciekawe demo, ale no... no aimbot i wallhack oczywisty. Nie zapomnę tutaj tej podstacki jednej. Gdzie było praktycznie całą mapę widać. Się goście co rundę podsadzali tutaj na jakichś mistrzostwach świata, czy jemy, czy... majorze, już nie pamiętam co to było. Tu gdzieś koło tego traka. Trzech się gości podsadzało i widzieli cały banan, całe B, tam syf, tunele długie i praktycznie przed B jeszcze kawał drogi. I wygrali w ten sposób mapę, nie? Ale chyba z tego co pamiętam była ona powtarzana później. I to podsadzka została usunięta dość szybko. A mu wyjebał. Ewidentnie tutaj ktoś wykupił sobie boostowanie na cheatach i tyle, nie? No to jest... nie wiem... z tego co się orientuję, to jak się gra z cheaterem w teamie, to potem ten mecz zostaje raz, że usunięty z historii, w sensie anulowany, a dwa, że... ranga i tak zostaje zlikwidowana. Ogólnie to chyba Bulldog robi wszystko, żeby oni przegrywali tą grę. Ja mi się wydaje, że to jest jedyny gościu, który nie chce gra... nie był dobrany do tego teamu z boostingiem, nie? Tylko dobrany przez przypadkiem przez grę, nie? Czemu nie można w ogóle wziąć i zreportować typa, który tutaj jeszcze żyje, nie? Ale gość jak spierdala, nie? Nie dostał heada w końcu. 6 sekund do końca rundy mu zostało. No to wygląda tak, jakby Bulldog i Alfa w ogóle nie chcieli tego meczu grać z nimi.
A piramida zapłacił za boostowanie. Tak to wygląda mniej więcej. Tak, dobrze mówię? Nie, Manat zapłacił za boostowanie, tak? Chyba. Bo tak, no to jakoś tak wygląda. Ten, który jeszcze tam idzie, to chyba piramida idzie bokiem. A Manat musiał zabulić za boostowanie na cheatach, nie? Tu nie skanujesz, typie. Się nie da przeskanować, to nawet ja wiem. Da się? Aha, lol, da się. To jednak trochę się rzeczy tu pozmieniało. To się chyba kiedyś nie dało skanować przez ten mur. Oczywiście, ponad wszelką wątpliwość, oczywiście niewystarczające dowody i niewystarczające dowody skryptów, tutaj nie widziałem. Umyślne przeszkadzanie, to prędzej byśmy dali tym dwóm gościom, którzy nie chcieli z nimi grać. Ale na dziś to tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie 3DM-ka 3 cheaterów. Ostatni w końcu jakiś... Było lekkie wyzwanie na to, żeby się zorientować przez pierwsze kilka rund. Ale w końcu no, było widać już, że mierzy przez ściany i strzela na aimbocie. To tyle, zostawcie kciuka, suba, dzwoneczek, zapraszam na kolejny odcineczek w każdą niedzielę o godzinie 17 Overwatch. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!